Nazywam się Grzegorz Płonka, pochodzę z Polski i gram na fortepianie. Nie miałem świadomości od urodzenia, które urodziłem wadę słuchu. Dopiero po założeniu pierwszego aparatu słuchowym było to też zakłosenie, które nigdy wcześniej nie było słuchalne. Ptaki, wysoki ton, różne sygnały, różne dzwonki, telefony, które nie były dostępne wcześniej. Bez aparatu słuchowym, bez implantu, w pewnym stopniu słuchałem. Czyli niski ton i strasznie gdzieś granica jest mowa. Nie słyszałem tylko wysoki ton, ptaki, szum, takie właśnie nie słyszałem. Bez implantu, bez aparatu, ja po prostu grałem. Muzyka, proste dźwięki, bo słuchałem niski ton. Mogłem po prostu grać, zupełnie nie przeszkadzało, że z tego brakowało. Na wysokich tonach też to tam słyszę, stukanie, ale fortepianie, ale to bo wydawało się tak jest. Dopiero po utrzymaniu implantu, które mogło usłyszeć, które nigdy wcześniej nie słuchałem takie bogate, wysokie tony, na przykład organowe przysiałki. Moja decyzja podadowana szczepieniu implantu było to główne nadzieje muzyczne rozwoju. Implant dał mi możliwość słuchalności jeszcze wyżej stopni wysokości stanu dźwięku, no, na przykład strojenia, fortepianie, bardzo malutki struny, mały zakres i oni wydają bardzo wysokie tony. I aparat słuchowy jest poza zakresem i implant daje więcej. Dzięki temu implantem mogłem przyjąć do szkoły medycznej pierwszego stopnia. Implant i aparat słuchowy daje główne dużą poprawę na komunikowanie, na rozumienie wymowy ludzkiego. No i plan daje, no powiem ci, że 90% daje prawie do normalności osób słuchalności, które normy słuchają, mają dobry słuch. Film Sonata, jestem szczęśliwy, że powstał film. I film Sonata jest ważnym kierowaniem dla rodziców, dla nauczyciela. Zrozumieć, na czym polega podejście niepełnosprawne i osoby niepełnosprawne, mimo wszystko wadę słuchu, z różnymi ograniczeniami, mogą rozwijać talentu muzyczny i pasji, spełnienia marzeń, pasji muzycznej, talentu malarstwa i tak dalej, i tak dalej.